frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Rzeczywiście pokazuje to, że zapotrzebowanie na takie konsultacje społeczne jest olbrzymie. To nas niezwykle cieszy, bo taka jest gdyby polityka i główne cele pana prezydenta i nasze. Jeżeli chodzi o dzisiejszą dyskusję, są w niej bardzo cenne głosy, między innymi dotyczące naszej młodej części społeczeństwa. Będziemy docierać do tej grupy, ale też jak gdyby furtka jest już otwarta poprzez stronę internetową, gdzie każdy z zainteresowanych, z tych ludzi, którzy chcą uczestniczyć w pracach tego zespołu nad planem rozwoju miasta, może swój głos tam zamieścić, pytanie zadać, czy też podzielić się jakimiś refleksjami. Również planujemy na bieżąco informować wszystkich mieszkańców o postępach prac i konkretnie zespołów, ale też całej naszej grupy. Także na każdym etapie będzie możliwość włączenia się w pracę zespołu, obserwowania jej i też konsultowania, czy też opiniowania.